Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego. Tak, wiem, wczoraj odcinek się nie ukazał, nieprzypadkowo. Otóż jeszcze w sobotę, przed live'em, który odbył się wieczorem, ja byłem rano w drugim mieście, pojechałem 50 km do jednego kolegi, który pochodzi z Iranu. Po co ja pojechałem? Przeprowadziłem z nim wywiad. No ten wywiad jest ponad 20 minut. Oczywiście nie wszystko będę mógł pokazać w materiale, a już mówię dlaczego. Ponieważ pewne treści na temat państwa, które jest umiejscowione w obecnej chwili w Palestynie, no mogłyby się YouTube'owi nie spodobać i po prostu materiał w ogóle by się nie ukazał. Ale wracam do pierwszego pytania. Po co ja do niego pojechałem? Otóż, moi drodzy, po to pojechałem, żeby dać świadectwo, jak polscy uchodźcy wojenni w czasach II wojny światowej zostali przyjęci w Iranie i jak się zachowywali w Iranie. Tak, to jest właśnie po to ten materiał. Jako spoiler mogę tylko powiedzieć, że jedną z osób najbardziej uhonorowaną przez Islamską Republikę Iranu była pani Helena Stelmach, najstarsza przedstawicielka polskiej społeczności w Iranie, która 4 lata temu niestety zmarła, ale rząd irańskiej Islamskiej Republiki zapłacił za jej pogrzeb i zrobił ten pogrzeb chrześcijański, bo była chrześcijanką. Taka sytuacja. Także chyba ci Polacy tak bardzo nie przeszkadzali tam w Iranie, ale o więcej szczegółów dowiecie się z materiału, który niebawem ukaże się w wersji szalonego reportażu. A teraz przechodzimy do dzisiejszego odcinka. Pierwszym tematem, który chciałbym wam zaprezentować, jest coś, co mnie po prostu przeraża. For the next four years. George, I'm the guy that put NATO together, the future. No one thought I could expand it. I'm the guy that shut Putin down. No one thought could happen. I'm the guy that put together the South Pacific initiative with AUKUS. I'm the guy that got 50 nations out, not only in Europe, outside of Europe as well, to help Ukraine. I'm the guy that got Japanese to expand their budget. Tak, moi drodzy, obejrzeliście taki krótki materiał z wywiadu z Joe Bidenem. Powiem uczciwie, jestem przerażony tym człowiekiem. No ten człowiek generalnie za pomocą różnego rodzaju asystentów kieruje krajem, który może wywołać nuklearną wojnę światową. Ale co on powiedział? On powiedział tak. To ja zjednoczyłem NATO. Nikt nie myślał, że uda mi się jej rozszerzyć. To ja zmusiłem Putina, żeby wystopował. Nikt nie myślał, że do tego dojdzie, a to ja zmusiłem 50 krajów, nie tylko w Europie, ale i nie tylko w Europie, aby pomagać Ukrainie. I to ja zmusiłem Japończyków do zwiększenia budżetu. To powiedział dziadek Biden. Powiem szczerze, zalatuje mi tu trochę Lechem Wałęsą. No, powiem uczciwie, w obecnej chwili to oni są chyba mentalnie na jednym poziomie. Tak to widzę. Natomiast, tak jak powiedziałem na wstępie, przeraża to dlatego, że no niestety Joe Biden może zrobić bardzo głupi ruch, którego konsekwencje mogą ponieść wszyscy. Jak podaje Die Welt, Ukraińcy planowali wysadzić Nord Stream jeszcze przed zajęciem Krymu przez Rosję. Mogłoby to znacznie zmienić nastawienie Berlina do pomocy Kijowowi. Tak powiedział przedstawiciel zespołu śledczego tego tygodnika Die Welt. To czytamy w artykule. Niemcy w przeciwieństwie do innych krajów nadal prowadzą dochodzenie w sprawie eksplozji gazociągu. Głównymi podejrzanymi w dalszym ciągu pozostaje pewna ukraińska grupa działająca na statku Andromeda, której załoga dzień wcześniej odwiedziła Ukrainę. W sprawie dotyczącej zaangażowania Ukraińców pojawiły się nowe dowody, tak napisał Die Welt. A jeśli potwierdzi się ta wersja, że planowanie sabotażu miało miejsce już kilka lat wcześniej i było w to zaangażowane państwo, powiedzmy zza wielkiej wody, może to poważnie wpłynąć na gotowość Niemców do wspierania Ukrainy.
Ja powiem tylko od siebie, a nie chcę mówić, a nie mówiłem. Następnym tematem, który chciałbym wam przekazać, jest to temat wyborów we Francji. O co chodzi? Otóż Marine Le Pen, szefowa Frontu Narodowego, który przetoczył się przez drugą turę wyborów parlamentarnych we Francji, oskarżyła Algierię o porażkę swojej partii. Uczciwie powiem, nie jest to bezzasadne. Według Marine Le Pen, Algieria wykorzystała swoją szeroką obecność dyplomatyczną we Francji i poprzez sieć meczetów i środków kulturalnych zachęcała swoją liczną diasporę do głosowania na skrajnie lewicowy Front Ludowy. Wcześniej, w pierwszej turze wyborów parlamentarnych, partia Le Pen była liderem wyścigu. Lewica była druga i miała szansę na potężną przegraną. Macron był trzeci, nie liczył się w ogóle. Ostatecznie jednak w drugiej turze Le Pen i jej partia zajęli właśnie trzecie miejsce, miażdżąco przegrywając zarówno z lewicą, jak i z Macronem. A teraz cytat. Cytat z jednego z imamów. Miliony Algierczyków, oni wszystko zniszczą. Przemierzą całą Francję w jedną godzinę. Algieria wysłała miliony Algierczyków do Francji i tam wybrała swojego premiera. Cała Francja będzie mówić po arabsku. To ja zapytam tylko Polaków. Chcecie tego samego u siebie? Bo ja tego nie chcę w Polsce. No, to tak ku przestrodze. A żeby wam jeszcze wyjaśnić, dlaczego ta lewica wygrała, to ja wam przeczytam, jakie mieli postulaty. Usunięcie przepisów przewidujących wydalenie migrantów kryminalnych. Poprawa przyjmowania osób ubiegających się o azyl. Dostęp do opieki zdrowotnej dla nielegalnych imigrantów. Uzyskanie statusu uchodźcy w związku ze zmianami klimatycznymi. Uproszczenie dostępu do obywatelstwa. Tak, moi drodzy. Takie to były postulaty lewicy, które imamowie rozgłaszali w meczetach. Jeszcze raz powtarzam. Czy wy chcecie naprawdę takiego bałaganu? Moi drodzy, następną informację, którą chciałem wam przekazać, no jest to informacja, która jest związana z prawem, ale która normalnego człowieka aż trzęsie. Ten materiał dostałem od kolegi Maćka Kuczery. Pozdrawiam kolegę w Niemczech. Trzymaj się tam, bo też łatwo nie macie. A o co chodzi? Szwecja to jest jednak bardzo ciekawy kraj. To jest wpis służby w akcji. Dwaj młodzi imigranci z Afganistanu podstępem zaciągnęli do piwnicy 13-letnią dziewczynkę do piwnicy jednego z budynków w Malmö. Tam, grożąc jej nożem, zgwałcili ją. Policjanci szybko namierzyli sprawców, którymi okazali się Irshad Ahmad i Elham Bahram. Policjanci mieli twarde dowody, od DNA, nasienia, po filmik z gwałtu, bo imigranci nagrali całe zdarzenie na telefon. I teraz, moi drodzy, sztos. Sąd wymierzył im karę. Jeden dostał dozór... Drugi został wysłany na 10 miesięcy do poprawczaka i to tylko dlatego, że był już wcześniej karany, czyli tak zwana recydywa. Powtarzam jeszcze raz. Czy chcecie tego samego w Polsce? Chyba nie chcecie. Moi drodzy, jak weszliśmy na tematy szeroko europejskie, chciałem wam coś tutaj przekazać. Otóż na waszych ekranach jest to Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO. Co on powiedział? Powiedział, że nikt nie obiecywał, że Ukraina zostanie przyjęta do sojuszu NATO za 10 lat. Cytuję. Nikt nie mówi konkretnie o 10 latach, ale oczywiste jest, że akceptacja Ukrainy to bardzo poważna sprawa. Najważniejszą rzeczą, którą musimy zrobić, to zwiększyć wsparcie dla Ukrainy, aby zapewnić jej zwycięstwo. To powiedział Stoltenberg w wywiadzie dla CBS. Jednocześnie Stoltenberg podkreślił, że zwycięstwo Kijowa w konflikcie z Federacją Rosyjską jest warunkiem koniecznym jakiegokolwiek przyszłego członkostwa Ukrainy w sojuszu. Szanowni Państwo, a nie chcę mówić, a nie mówiłem. Teraz jest, już idzie narracja, że Ukraina musi złożyć broń, tak? Będziemy o tym temacie jeszcze w tym tygodniu rozmawiać, jeżeli będę dostanę materiały potwierdzone, bo na razie to mogę tylko jako plotkę udostępniać, a nie chciałbym po prostu robić bałaganu. Natomiast
te wszelkie obietnice, to tak jak niejednokrotnie tu w komentarzach i na live'ach rozmawialiśmy, to jest wszystko palcem na wodzie pisane. Tak, a NATO nie może sobie teraz pozwolić, żeby Ukraina tę wojnę przegrała? No bo, moi drodzy, Rosja była słaba, pepesze na sznurkach, nie mieli ubrania, nie mieli jedzenia, a tu całe NATO z Ukrainą łącznie walczą z tą Rosją nieuzbrojoną, niewyćwiczoną, tą zacofaną i wygrać nie mogą. To jakby to wyglądało, czyż nie? Oczywiście, że to nie może tak wyglądać, więc już kombinują. I myślę, że marzenia Ukrainy o NATO to tylko marzenia. Moi drodzy, jest takie powiedzenie ostatnio, zresztą bardzo mi się podoba, że gdyby głupota mogła świecić, to słońce miałoby kompleksy przy niektórych politykach. No i tutaj chciałem wam pokazać, no jest to, można powiedzieć, sztandarowa postać w moim mniemaniu oczywiście. No cóż, posłanka Yahira. Zacytuję. Jestem dumna z tego, że 2 lata temu głosowałam przeciwko reparacjom. Było nas tylko 4, a jednak czuliśmy, że postępujemy słusznie, przyznała posłanka Koalicji Obywatelskiej Klaudia Yahira. Jest to materiał z portalu Do Rzeczy. Moi drodzy, ja nie będę wam tego całego czytał, bo naprawdę ja też szanuję swoje zdrowie na temat wypowiedzi tej pani, ale podlinkuję, kto oczywiście będzie chciał, to może przeczytać. Cóż, ja tego nie skomentuję, ja powiem tylko tyle. Ta pani, duże słowo, ja wiem, ta pani powinna przybić piątkę z Łukaszem Kochutem. Oni może i mają polskie dokumenty tożsamości, ale Polakami nie są i podejrzewam, że nigdy nie byli. Tyle i aż tyle. Moi drodzy, oczywiście żaden odcinek nie może odbyć się bez suchara. Mam taką zagadkę. Wiecie, dlaczego Bundeswehra nigdy nie poradziła sobie z żadną powodzią w Niemczech? Bo powodzi nie da się rozstrzelać. Tak, moi drodzy, i tym dowcipem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, komu się podobało, niech zostawi lajka. Pamiętajcie o subie, jak również o tym dzwoneczku. W tym tygodniu również będą ciekawe live'y, a ja w tej chwili zmykam, żeby montować dla was materiał z wywiadu. Trzymajcie się, dobrego dnia, hej!